No witam serdecznie, przypominam oczywiście o konkursach dla osób oczywiście, które z kodem CROXY na CSGO skinsa wpłacają. Możesz sobie takie piękne skiny wygrać, jak oczywiście uda ci się zdobyć skina. Po wpłacie dostaniesz taki oto prezent, no i wtedy dowiesz się, że skina po prostu udało ci się wygrać. A my lecimy na case batelki, mamy 5900 zł, więc oczywiście jakąś batelkę tutaj na starcie musimy sobie zakręcić. Niech będzie skrzynia z Tiger Tuffami, bo trochę ostatnio mnie zawiodła, więc 7 takich skrzynek wrzucamy oczywiście bota i samo 2700 zł. Koszt takiej bitwy, a ja ci oczywiście przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz. Na Discorda dołącz, no i użyj oczywiście kodu CROXY na CSGO skinsie, jak oczywiście osobom pełnoletnim jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik. No i wpisz oczywiście kodzik CROXY przez 2x, 10% więcej. Do każdej płaty kodu oczywiście dowoli możesz używać i skrzyneczka na start za free. Dwa bajonety póki co, udało nam się zdobyć, więc naprawdę sympatycznie nam leci, mimo iż nie dostaliśmy Tiger Tuffa, no to bitewka jak najbardziej będzie na plus. Chciałem powiedzieć chyba, że i samu dropnie karambita właśnie. No ale tutaj na spokojnie 4700 zł. No mówię, karambita nie ma, ale myślę, że nawet te dwa bajonety nam tutaj trochę tę bitwę, no troszkę mnie udobruchały po prostu. Anarchia na buście, underdog, 7 skrzynek, 3000 zł. Koszt takiej bitwy. Rzucamy raz, rzucamy dwa i lecimy. Otwarcie numer uno. No i spada dla Michaela Kosa, więc zaczynamy bardzo dobrze. Tutaj najgorszy item spośród oczywiście nas trzech. Tutaj no kałaszek dla mnie, taki sugar rush. Próbujemy da... O nie, 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 nie. Ja nie mogę. I zresztą jest kolejny raz, gdy pokusiłem się o tego underdoga i po raz kolejny robi mnie w bambuko. No zobacz, no przecież tu by było do wygrania, no nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć ile, bo no kurczę, no znowu mi przejdzie wygrana koło nosa, tak? Mega Big Queen znowu mi przejdzie koło nosa. A to wszystko przez to, że nie wiem kiedy po prostu zmienić tryb. Po prostu mam takiego pecha do zmieniania tych trybów, że to jest no naprawdę niesamowite. Mamy tu jakąś bitwę. Dwa gemstone'y, stary, 3360. No jak tą bitwę przegramy, no to będzie lipa. Zostanie nam 1700 zł. Przegrywamy póki co, ostatnia skrzynia. I chyba to mamy, ale... Czy to będzie profit w ogóle? 4200, no... Jakiś tam niecały tysiaczek jest na plus. Tworzymy sobie dalej bitwę. Namieszajmy może teraz trochę z tymi skrzyniami 50-50. 13 takich skrzynek tutaj pan prowadzący zaproponował dla was na tą bitwę. 4 skrzynki 50-50 N4, USP również 4 sztuki, 4 sztuki AWP i na koniec tutaj mocny banger, czyli skrzynia z kosami 50-50. Najdroższy oczywiście nóż 10 koła kosztuje. Póki co delikatnie przegrywamy, no ale sporo skrzynek przed nami. Mamy uspika, więc spoko. Leci kolejna skrzynia. Kilkakrotne do trafienia jest tej skrzyni, o ile pamiętam, dobrze? No dokładnie, 6% jest na niego. Czyli, no nie aż tak mało. Mam teraz uspa znowu dla nas. Więc znowu ta przewaga tak troszkę się tutaj zmienia. No jest! Mamy, patrz, dwie stówy. USP kill confirmed. No ale ten redline, no też tak nieciekawie wygląda, 200 zł. Droższy w ogóle redline od tego naszego uspa. Więc niezbyt mi się to podoba. Wygrywamy bitwę o 4 zł. No ale no najważniejsza skrzynia na sam koniec, tak? No ta AWP redline, no nie pomaga, nie pomaga. Ta hiperbestia też. No musimy zdobyć kosę jakąś wartościową z tej skrzynki, bo jeżeli nie, to nie ma opcji tego wygrać. No ale mamy to, stary. No ten Doppler uratował nam tą bitwę. 4500 zł. No widzę, że gościu nie odpuszcza z tymi gemstone'ami, więc zobaczmy, 1500 zł, nóż dla nas. Drugie otwarcie. Ojejku, ojejku, ale tu będzie minus chyba teraz, co? 3000. No, te gemstone'y coś tak, te, co on nam proponuje tutaj, tak dosyć średnio dzisiaj rzucają. Mam tutaj Royal Case'a na buście. No patrz, opierdzieli nas wszystkich. Czy nie? Patrz, o złotówkę wygrał. Dobra, no niech ma. No z dwojga złego lepiej, żeby jakiś gościu wygrał, niżeli bot, tak? No tym bardziej, jak to mógł być mój widz, tak? Który z kodem CROXY może wpłacać, tak? I jak tak, to niech tutaj CSGO w skinach wynagrodzi. Wrzucamy 6 ametystów, do tego dorzucamy gemstone'a. No i taka bitewka, na sam koniec wrzucamy oczywiście bota. Koszt całkowity 7350 zł. No jest to tak zwany all-in, tak? Więc no jak tutaj nic nie dostaniemy, no to GG. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, ja ostatnio powiem wam, no lubię się trochę zerować. Tutaj, no niestety nothing z
179 zł USP, no factor nuance, to no zmienia. Jak tutaj, no właśnie, no te noże są wartościowe. No nawet te wildesty, no to jest zwrot skrzynki tak naprawdę, nie? Ojejku, nie wiem szczerze. Okej, okay, well worn. Jakby to były minimalwary, to by było chyba po zawodach, co? Tak mi się wydaje, bo one chyba 3-4 koła kosztują. Okej, okay, gemstone bardzo fajnie rzucił. Jest do tego jeszcze USP Prince Stream dla nas, 160. Bardzo ładnie. No generalnie gemstone nie zawiódł. No jeszcze mamy USP Kill Confirmed 6800. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Elo!